Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Hyundai Tucson czwartej generacji, czyli auto produkowane, zaprezentowane od 2020 roku. Produkowane w Czechach i w Korei Południowej. Następca Tucsona trzeciej generacji, którego omawiałem, jest to SUV, przedstawiciel SUV-ów segmentów C, pięciodrzwiowy, oferowany z sześciobiegową manualną skrzynią oraz sześcio-ośmiobiegowym automatem i siedmiobiegową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową DCT, którą też omawiałem tutaj na kanale. Napęd na przód lub na wszystkie koła, długość samochodu 450 cm, szerokość 186, wysokość 166, rozstaw osi 268 i bagażnik to aż 620 litrów, czyli duże auto, duży SUV, przestronny. Auto było oferowane z kilkoma silnikami benzynowymi oraz wersje także hybrydowe, jak także pluginy i dieslem, konkurent takich aut jak Skoda Karoq, Seat Ateca, Nissan Qashqai, Opel Grandland, czy tutaj Kia Sportage, też omawiana przeze mnie. Co można powiedzieć o samym Tucsonie czwartej generacji? No, auto nabrało futurystycznych kształtów, przednie reflektory LED-owe, duży grill, ostre kształty, nakładki błotników, nakładki na nadkola, na progi, na zderzaki dokładki, tylne lampy, także charakterystyczne, dosyć ostre kształty. Lampa się ciągnie przez całą praktycznie szerokość samochodu. Listwa LED-owa. Samochód nabrał zdecydowanie bardziej nowoczesnego kształtu w stosunku do poprzednika, do poprzedników. Co do wnętrza, no wnętrze też zmienione, ekran multimedialny duży na środku konsoli, charakterystyczna kierownica także z dwoma ramionami, tak jakby równoległymi, dodatkowo tutaj konsola środkowa duża, duże fotele, duża ilość miejsca w środku na szerokość, na wysokość, dosyć wygodne fotele z tyłu tego miejsca także. Nie brakuje, duży bagażnik, chyba jeden z większych w tej kategorii, powiedzmy SUV-ów, 620 litrów to ogromna ilość. Co do silników, czy wyboru silników, tych silników jest trochę do wyboru, ale nie na tyle, żebyśmy jakoś specjalnie mogli wydziwiać. Najwięcej jest silników oczywiście 1.6 TGDI, tutaj tak naprawdę ten silnik występował w różnych wersjach mocowych, począwszy od tutaj 150-konnej wersji poprzez 180-konną wersję. W przypadku wersji hybrydowej to było aż 230 koni. I wersja plug-in miała tych koni 265 razem z silnikami elektrycznymi. Na niektórych rynkach był także oferowany silnik tutaj 2,5-litrowy Smartstream, aczkolwiek raczej to są rynki azjatyckie, amerykańskie. Była także wersja co do diesli, to najczęściej był to silnik 1.6 CRDI, moc 136 koni mechanicznych. On się rozpędzał w okolicach tam 11,5 sekundy do setki. Średnie spalanie to okolice 5-6 litrów oleju napędowego. Benzyniaki spalają więcej, 1.6 TGDI około 7-8 litrów. W mieście będzie to jeszcze więcej. Były także na niektórych rynkach wersje 2.0 CRDI, ale tutaj raczej rzadko występujące. Co do wyboru silnika, to tak jak powiedziałem, tego wyboru za dużego nie ma. Na pewno patrząc nawet tutaj, ja sobie oglądam
aktualne ogłoszenia Tucsona, to tak naprawdę najwięcej jest oczywiście silników benzynowych 1.6 TGDI, także wersji hybrydowych, diesli także nie brakuje, także automatycznych skrzyń, także każdy znajdzie coś dla siebie, aczkolwiek ta skrzynia DCT nie ma zbyt dobrych opinii niestety. Ona była na przestrzeni lat oczywiście modernizowana, aczkolwiek użytkownicy niektórzy mają także problemy przy mniejszych przebiegach. Co do zalet Tucsona czwartej generacji, na pewno stylistyka na dwozie jest dużą zaletą. Dodatkowo duża ilość miejsca w środku, w przestrzeni osobowej, jak i bagażnik duży. Dosyć dobre prowadzenie, komfort jazdy. Co do wad, niektórzy narzekają na plastiki w środku, wyciszenie przy większych prędkościach. Spore ceny. Na pewno zaletą jest, że dużo egzemplarzy jest także krajowych, bezwypadkowych, aczkolwiek też egzemplarze sprowadzane, niestety rozbite się zdarzają. Możliwość wersji hybrydowych, jak także plug-in, także poszerza grono odbiorców. Wersje hybrydowe i plug-in mogą przejechać plug-in sporą ilość kilometrów na samym prądzie. Co do typowych usterek, to tutaj samochód jest dosyć młody. Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę na działanie elektroniki, wszelakiego wyposażenia, czujników, na zabezpieczenie antykorozyjne auta po kupnie, szczególnie podwozia. Tutaj każde jakieś uszkodzenie lakieru powinniśmy dosyć szybko zabezpieczać. Co do innych jakichś usterek, to jakieś specjalnie awaryjne, to nie jest auto, tak jak powiedziałem, najczęściej elektronika, czujniki. Te samochody są naszpikowane elektroniką, tak jak wszystkie z tych lat. Także na to powinniśmy zwrócić uwagę, kupując takie auto, czy auto było też serwisowane, jaki ma przebieg udokumentowany. Duża ilość aut z polskich salonów dosyć dobrze wróży także, powiedzmy, na przyszłość przy zakupie. Co do cen, to najtańsze egzemplarze kupimy gdzieś tam w okolicach, tak jak tutaj patrzę, 100 tysięcy złotych mniej więcej będą to auta. Trzylatki najczęściej z jakimś większym przebiegiem. Później ta cena już tylko rośnie właściwie do góry. Gdzieś tam w okolicach 120 tysięcy, 110 możemy już mieć większy wybór odnośnie wyposażenia silników czy automatycznej skrzyni napędu na 4 koła. Później to już ta cena dalej rośnie. Najtańszy nowy egzemplarz, tak jak tutaj patrzę, możemy kupić w okolicach 130 tysięcy złotych z manualną skrzynią biegów, także warto się zastanowić, czy trzyletnie auto kupować w cenie praktycznie nowego. Podsumowując, ciekawy przedstawiciel SUV-ów segmentu C, fajna stylistyka, sprawdzone silniki, auto dosyć bezawaryjne, duża ilość miejsca w środku, jak i w bagażniku, także jak najbardziej godne polecenia egzemplarz przedstawiciela SUV-ów, czyli Hyundai Tucson czwartej generacji. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.